przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Chrystus prowadzi nas na górę przemienienia. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy razem z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim, który w ramach wizytacji parafialnej gości w naszej wspólnocie. Serdecznie go witamy. Ekscelencjo księże arcybiskupie, parafia Zwiastowania Pańskiego w Borku Szlacheckim sięga, można powiedzieć, swoimi początkami końca lat 50. tamtego wieku, kiedy to proboszcz Krzęcina, bo Borek Szlachecki należał do parafii Krzęcin, mimo że jest bliżej Skawiny, to macierzystą parafią była parafia w Krzęcinie i tamtejszy proboszcz, ksiądz Wojciech Karabuła, właśnie zainicjował pod koniec lat 50. duszpasterstwo w Borku Szlacheckim, co, jak się później w opatrzności Bożej okazało, doprowadziło do powstania parafii. Ta parafia powstała w 1992 roku i w tej parafii pierwszym proboszczem jest obecny wśród nas ksiądz kanonik Stanisław Bajer, który od 1985 roku duszpasterzuje w tej wspólnocie. I właśnie ksiądz kanonik zainicjował także budowę kościoła, który powstał właśnie na planie zbudowanej kaplicy wcześniejszej. To miejsce, w którym się znajdujemy, prezbiterium, jest miejscem, w którym była wcześniej kaplica. W 1998 roku ten kościół został poświęcony i w tym roku za tydzień mija 21. rocznica od tego wydarzenia. To pokrótce historia powstania tej parafii, tej świątyni. Takie informacje liczbowe. Parafia nasza liczy około 1400 mieszkańców i z tego 1350 osób są katolikami, reszta należy do innych wyznań religijnych. A także są tutaj też, mieszkają na terenie naszej parafii, Świadkowie Jehowy. Parafia jest bardzo życzliwa, przywiązana do tradycji religijna i bardzo hojna. Pragnę nadmienić, że ten kościół został wybudowany tylko i wyłącznie z możliwości parafian. Nie było wtedy jeszcze takiego systemu, że parafie diecezji wspierały budujące się kościoły i dlatego tutejsza świątynia jest właśnie wynikiem pracy, ofiarności, szczodrobliwości i wielkoduszności parafian i ta hojność, można powiedzieć, nie skończyła się, ponieważ dzięki tej życzliwości nadal możemy prowadzić prace związane choćby z remontem plebanii. Pragniemy właśnie w najbliższym czasie te prace kontynuować, licząc na życzliwość i ofiarność naszych parafian. Niech ksiądz arcybiskup pozwoli, że teraz w imieniu całej wspólnoty parafialnej przywita księdza arcybiskupa rodzina państwa Gipków. Witamy na naszej borkowskiej ziemi serdecznie. Witamy w naszej parafii. I chcemy prosić, aby dzisiaj poprowadził nas ksiądz arcybiskup na górę przemienienia. Chcemy pobyć tam z Panem, popatrzeć w Jego twarz, posłuchać Jego słów, po prostu z Nim być.
I niech potem, jak wrócimy do naszych domów, o tym spotkaniu opowiadają nasze przemienione czyny. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, witamy i prosimy prowadź. Byłem zachęcony, jak słyszeliśmy, do tego, by rozważać razem z wami przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Ono jest w centrum przepowiadania drugiej niedzieli Wielkiego Postu. I ono, to wielkie wydarzenie, wpisane jest w drogę Pana Jezusa od północy Palestyny, od miejsca, gdzie wypływają źródła Jordanu, aż do Jerozolimy. Słyszeliśmy z Ewangelii świętego Łukasza, że Pan Jezus przemieniony na górze Tabor rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Rozmawiali o tym, co Pana Jezusa ma spotkać w Jerozolimie. Rozmawiali o Jego odejściu. Właśnie to odejście, to, co miało Pana Jezusa spotkać w stolicy Palestyny, przedstawił apostołom Pan Jezus kilka dni wcześniej u źródeł Jordanu, zaraz po tym, jak Piotr w imieniu wszystkich apostołów wyznał, że On, Jezus z Nazaretu, jest Mesjaszem, Synem Bożym. I Pan Jezus, błogosławiąc Piotra właśnie za to wyznanie wiary, zapowiedział. Zapowiedział to, że oto idą do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy będzie zdradzony, wydany w ręce arcykapłanów, uczonych w piśmie, skazanych przez nich na śmierć, wydanych w ręce pogan, w ręce Rzymian, ci zaś z kolei Pana Jezusa ukrzyżują. Jednakże trzeciego dnia zmartwychwstanie. Co więcej, Pan Jezus mówił, że jeżeli kto chce Pana Jezusa naśladować, musi także wziąć swój krzyż i za nim podążać. I wiemy, jak bardzo te słowa Pana Jezusa wzburzyły apostołów. Jak Piotr odciągnął go na bok i mówił: nigdy, Panie, to nie stanie się. To niemożliwe. Spotkała go ze strony Pana Jezusa bardzo surowa odprawa, bardzo surowe upomnienie. Zejdź mi z drogi, szatanie. I teraz, kiedy Pan Jezus właśnie zdążał do Jerozolimy, po drodze zatrzymali się właśnie na górze Tabor i razem z trzema wybranymi apostołami, Piotrem, Jakubem i Janem, przemienił się wobec nich. Z Mojżeszem i Eliaszem rozmawiali o tym, co się stanie, co będzie się miało wydarzyć w Jerozolimie. A na koniec głos Ojca Niebieskiego, mówiący do apostołów: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Przyjmijcie jako prawdę to, co się ma stać. Przyjmijcie też jako prawdę to, co wy macie urzeczywistniać w swoim życiu jako uczniowie Chrystusowi. To znaczy, zrozumcie, żeby dojść do pełni chwały, żeby stać się uczestnikiem nieba, trzeba umieć wziąć swój krzyż.
Trzeba mieć odwagę zmagać się z przeciwnościami, czy to płynącymi z zewnątrz, czy od nas, z naszej słabej ludzkiej natury. Trzeba być wiernym Chrystusowej Ewangelii, bo tylko ten, kto idzie za Chrystusem i dźwiga swój krzyż, ten tylko może być naprawdę Jego uczniem. Jego słuchajcie. Przyjmijcie taką właśnie drogę zbawienia, którą wytyczył mój umiłowany Syn. Oto przesłanie, drodzy siostry i bracia, z Góry Tabor. Przesłanie, które głosili apostołowie już po zesłaniu Ducha Świętego, Jego mocą, wszędzie tam, gdzie poszli. Wśród nich był także święty Paweł Apostoł. Wiemy, że miał szczególną ambicję głosić Ewangelię o Panu Jezusie wszędzie tam, gdzie jeszcze nikt o Chrystusie nie słyszał. Chciał być pierwszy w tym głoszeniu Ewangelii. Nie było to łatwe. Jeśli czytamy Dzieje Apostolskie opisujące jego, świętego Pawła, działalność, to wiemy, jak często był prześladowany, kamienowany, wyszydzany, jak wiele nieszczęść musiał przebyć właśnie w ten sposób, dźwigając swój krzyż, że ostatecznie poniósł męczeńską śmierć w Rzymie. Pośród tych swoich trudnych chwil głoszenia Ewangelii była i ta, kiedy znalazł się w więzieniu. Nie wiemy dokładnie, czy to było w Efezie, czy później w Rzymie. Znalazł się w więzieniu w sytuacji zatem bardzo trudnej. Nie wiedział jeszcze, czym skończy się to uwięzienie. Czy wypuszczą go na wolność, czy zostanie skazany na śmierć. I właśnie w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdował, pisał swój list do gminy chrześcijańskiej, do tej nielicznej grupy chrześcijan, którzy uwierzyli dzięki jego słowu, chrześcijan mieszkających w tamtym, znanym wówczas mieście Filipi. Stąd list do Filipian. I te słowa, które słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, jakże ważne. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Upomnienie. Upomnienie, żeby żyli tak, jak Paweł nauczał. Aby wpatrywali się w jego styl myślenia i postępowania. W ten szczególny styl ucznia Chrystusowego, który dźwiga swój krzyż wiernie i do końca zdążając za Chrystusem. I dalsze słowa. Wielu postępuje jak wrogowie Chrystusowego krzyża. Już wcześniej zauważył, że dla pogan Chrystus zmartwychwstały, a przytem ukrzyżowany, jest głupstwem, jest niedorzecznością. Bo jak można powstać z martwych i żyć, skoro przeszło się przez przerażającą i haniebną śmierć na krzyżu? A więc niedorzeczność. Wrogami krzyża byli także Żydzi, dla których Chrystus, Boży Syn, jawił się jako zgorszenie. Ale tutaj święty Paweł wskazuje jeszcze na jedną kategorię, jeszcze jeden rodzaj wrogów Chrystusowego krzyża. Wielu bowiem, pisze właśnie z więzienia do Filipian,
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem, z wielkim żalem. Dlaczego? Bo ich losem jest zagłada. Ich Bogiem, Bogiem przez małe B, brzuch, a chwała w tym, czego się powinni wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. A więc chrześcijanie, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, nie poganie, nie Żydzi, ale chrześcijanie mogą być także wrogami Chrystusowego krzyża poprzez swoje dążenia przyziemne, ograniczające się do tego, żeby żyć tylko i wyłącznie przyjemnościami związanymi z tym, co daje dobre jedzenie i postępowanie takie haniebne, które w gruncie rzeczy powinno być powodem ich wstydu. A oni się tym jeszcze złym postępowaniem niemoralnym chwalą. Ci ludzie są przeznaczeni na zagładę, na potępienie. I Paweł, napominając ich, płacze. Płacze, bo się wstydzi za nich, płacze, bo wie, jaki ich sąd spotka, kiedy staną przed Chrystusem w chwili ostatecznego sądu. I dlatego upomina, wzywając do nawrócenia i mówiąc o tym, jakie są ostateczne cele i dążenia tych wszystkich, którzy w Chrystusa uwierzyli. Tych wszystkich, którzy mają w sobie siłę wewnętrzną dzięki Duchowi Świętemu, by dźwigać własny krzyż i tak wiernie za Chrystusem podążać. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała. Tą mocą, którą może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. To jest właśnie los chrześcijanina, wiernego ucznia Chrystusowego. Niebo. Do Niego zdążamy. I tam będziemy przemienieni mocą Bożą, ciesząc się już chwalebnym ciałem powstałym z martwych. I dlatego to wołanie Pawła na koniec. Bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Moi drodzy, przedziwne jest to świadectwo Pawła zawarte w jego liście pisanym w więzieniu. Brzmi ono dzisiaj, prawie 2000 lat później, jakże bardzo aktualnie. Wiemy, jak wielu także dzisiaj ludzi jest wrogami Chrystusowego krzyża. Jak wielu pogan, ludzi mających zupełnie inny porządek wartości, inną hierarchię wartości, uważa, że chrześcijaństwo jest głupstwem i niedorzecznością. Jak wielu też patrzy na chrześcijan i głoszoną prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa jako swoiste zgorszenie. Ale też wiemy, jak wielu jest wrogów Chrystusowego krzyża pośród tych, którzy przyjęli chrzest i jakoś formalnie do Kościoła należą, ale ich styl myślenia i postępowania jest właśnie taki, że budzi ból Kościoła. Niekiedy wstyd, niekiedy płacz,
bo życie tych ludzi jest przyziemne. Bo zapominają o tym, że celem ostatecznym naszego wędrowania za Chrystusem jest niebo. Bo nie chcą przyjąć twardej, ewangelicznej prawdy. Kto chce być moim uczniem, niech się zawsze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech tak mnie naśladuje. Drodzy siostry i bracia, to druga dzisiaj już niedziela kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu. Czasu nawrócenia, czasu refleksji nad sobą, czasu pytań, które musimy sobie zadać, jak my żyjemy. Czy wsłuchujemy się w głos naszego Mistrza i Pana? Czy na serio chcemy walczyć z naszymi słabościami i z pokusami płynącymi z zewnątrz? Czy chcemy być wierni Ewangelii? Czas Wielkiego Postu to czas właśnie takiej głębokiej refleksji wzywającej do żalu, do nawrócenia, do wyprostowania swoich dróg właśnie po to, aby one prowadziły prosto do naszej Ojczyzny, która jest w niebie. Czas nawrócenia i pokuty po to, aby umocniła się nasza nadzieja w to, że kiedy staniemy przed Bożym obliczem, Chrystus postawi nas po swojej prawej stronie i wprowadzi do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. I stąd ta wielka modlitwa, którą musimy zanosić i za siebie, i za innych, aby odzyskali, abyśmy wszyscy odzyskali właściwą drogę, właściwy porządek wartości, abyśmy nie utracili ostatecznego celu, do którego zmierzamy. Abyśmy, przygotowując się do zbliżających się przecież z każdym dniem i każdą niedzielą świąt wielkanocnych, ostatecznie przygotowywali się na nasze spotkanie z Chrystusem. I dlatego też do każdej i każdego z nas odnoszą się te słowa świętego Pawła, któreśmy dzisiaj słyszeli. Bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu. Umiłowani. Amen.